Dzień dobry Państwu, witamy w szczecińskim programie samorządowym. Dziś o aktywności, zarówno w tej w wydaniu amatorskim, jak i bardziej profesjonalnym. Stąd też moim i Państwa gościem będzie dziś Szymon Liwik, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od sprawy najświeższej. Nie dalej jak wczoraj byliśmy świadkami przyznania corocznych nagród burmistrza miasta za wybitne osiągnięcia sportowe. Zdominowana impreza była przez, no, można by powiedzieć, dwa kluby. Tak, pierwsze takie wyróżnienie sportowców, którzy osiągnęli konkretne wyniki sportowe. Dotychczas jakby miasto od wielu lat wspiera przede wszystkim masowość. Głównym założeniem jest to, żeby jak najwięcej dzieci garnęło się do sportu i uprawiały różne dyscypliny, stąd różna taka polityka miasta w dofinansowaniu tychże stowarzyszeń, w zwolnieniu opłat z wykorzystania hal miejskich czy boisk. Natomiast od początku kadencji Nowej Rady Miasta pan Szymon Kiedel, radny wraz ze mną, z wiceburmistrzem Akselonem, myślał na ten temat, żeby też wyjść naprzeciw oczekiwaniom i docenić zawodników nie tylko za to, że trenują, że uczestniczą w różnych zajęciach, ale też za to, że osiągają konkretne wyniki sportowe. Powstała w zeszłym roku uchwała Rady Miasta, tam te procedury są wyjaśnione, jak można zgłaszać kandydatów, za jakie konkretnie wyniki są oni promowani. I wpłynęły wnioski właśnie z klubów STS Pomerania, klubu lekkoatletycznego oraz z klubu sportów walki, a więc dwa zasłużone kluby. Jeden ostatnio kończył 30-lecie działalności, drugi 25 lat. I to są kluby, które rzeczywiście szkolą dzieci, młodzież na tyle efektywnie, że oni jadąc na Mistrzostwa Polski juniorów czy kadetów przywożą złote, srebrne, brązowe medale. No i właśnie wczoraj przed meczem MKP Szczecinek z Bałtykiem Koszalin była okazja najlepszych za zeszły rok wyróżnić. Z klubu KSW byli to Szymon Gaczyński, Jakub Gałan, Wiktoria Szumska, z Pomerani Natan Frąckiewicz i Magdalena Tomczak-Gołowicz oraz dodatkowo trener Jakub Juniewicz, który został wyróżniony za całokształt swojej działalności. Zawodnicy ci, nie będę może przytaczał wszystkich konkretnych wyników, ich jest dużo, ale to są Mistrzostwa Polski Juniorów w sportach walki, w kickboxingu, w różnych odmianach oraz Mistrzowie Polski do lat 18 i 20 w hali, czy też Wicemistrzowie Polski w biegach przez płotki na 60, 100 i 110 metrów. Tak więc no, idea była taka, żeby właśnie nie tylko masowość, ale kiedy zawodnicy gdzieś startują w imprezach rangi ogólnopolskich, mistrzowskich i przywożą stamtąd medale, osiągają konkretne wyniki, żeby ich docenić, żeby pokazać to, iż w naszym mieście nie tylko dużo dzieci i młodzieży uprawia sport, ale też osiąga konkretne wyniki na arenie ogólnopolskiej. Wczorajsze wydarzenie miało miejsce na płycie stadionu imienia Kazimierza Czesława Lisa, na którym po tejże uroczystości odbył się kolejny, można by powiedzieć, mecz MKP, bo strasznie dużo ich w tym sezonie, choć tym razem nieco inny, bo pucharowy. Generalnie jednak za piłkarzami MKP można powiedzieć trudny sezon, no bo już w zasadzie została im tylko ostatnia kolejka do rozegrania, no ale grają dalej w pucharze. No dokładnie, tutaj pełne słowa uznania dla trenera, dla zawodników, bo tempo rozgrywek piłkarskich, i to nie tylko seniorskich, ale też młodzieżowych, no jest mordercze. Wszystko spowodowane tym, że w kwietniu mieliśmy lockdown, nie odbywały się rozgrywki dzieci, młodzieży, seniorów. No i teraz przyszło nadrabiać te zaległości w terminarzu. I tutaj w zasadzie, tak jak mówię, poczynając od dzieci, od trampkarzy, na seniorach kończąc, te mecze praktycznie rozgrywane są co trzy dni, o ile dzieci, młodzież, jest ich trochę więcej, tak? Natomiast no tutaj w MKP grają amatorzy, którzy mają swoje życie prywatne, swoją pracę zawodową. Jest to dla nich naprawdę duży wysiłek, żeby w środę powiedzmy zagrać w Wolinie, w sobotę przy Upale o godzinie 13 z Gryfem Kamień Pomorski, a zakończyć to wszystko meczem
pucharowym z drużyną z wyższej ligi. Ale no, zawodnicy zarówno w lidze, jak i w pucharze podołali, bo w lidze nie uwikłali się w walkę o utrzymanie, gdzie sytuacja jest taka, że praktycznie 7 czy 8 drużyn może z czwartej ligi spaść do ligi niższej. MKP skończy sezon na pewno w pierwszej szóstce, czwarte bądź piąte miejsce najprawdopodobniej. A puchar to taka miła, miła dokładka i też chyba niewielu się spodziewało, że uda się wczoraj podjąć drużyny z wyższej ligi, zaprezentować się dobrze, bo było to dobre, szybkie spotkanie. Też wielu, wielu kibiców przyszło na trybuny, miało okazję dopingować naszych zawodników, a wszystko się skończyło w sposób atrakcyjny dla kibiców, bo 1-1 po 90 minutach, seria rzutów karnych, też niektóre z nich były powtarzane, ale koniec końców MKP wygrał to spotkanie i w dniu dzisiejszym czeka na kolejnego rywala w Pucharze Polski, tak więc, no tak jak powiedzieliśmy, nie dość, że tych meczów w czwartej lidze była cała masa, Puchar Polski, a w dodatku no, ten sezon jeszcze trochę potrwa, bo kolejny rywal, kolejna przygoda. No ale na pewno należy życzyć naszym zawodnikom, żeby zaszli jak najdalej, bo wczorajsze wydarzenie pokazało, że czwarta liga swoją drogą, ale przede wszystkim Puchar Polski gdzieś tutaj jest w stanie napędzić kibiców na trybuny. Mordercze tempo widzimy również w innych dyscyplinach sportu. Nie ma praktycznie tygodnia w ostatnim czasie, żeby w Szczecinku nie odbywała się poważna impreza sportowa i to w dodatku rangi Mistrzostw Polski. No dokładnie. To też jest poniekąd pokłosie tego, że pierwsze miesiące tego roku mieliśmy wyłączone, całkowity lockdown i imprezy, które gdzieś tam były planowane w marcu, w kwietniu, zostały przesunięte na późniejszy czas i wszystko się tak skumulowało, że na przestrzeni ostatniego miesiąca w zasadzie mieliśmy tutaj trzy imprezy rangi mistrzowskiej, zaczynając od 11 Mistrzostw Polski Dzieci w Fitness, później mieliśmy 17 Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie, no i ostatnio impreza na hali przy ulicy Jasnej Mistrzostwa Polski w kickboxingu. I tutaj pełen szacunek dla działaczy naszych klubów, tak? Bo to nie jest tak, że ktoś ze związku sportowego stoi z pistoletem nad głową i każe imprezę organizować w Szczecinku. To zawsze inicjatywa wychodzi od naszych działaczy. Później ta impreza zostaje im przyznana. My włączamy się jako OSIR, jako dział imprez, dział techniczny w przygotowaniu, w pomocy logistycznej na taką imprezę. No i dzięki temu w zasadzie jak spojrzymy globalnie, no to co tydzień jakaś ciekawa impreza się odbywa. Ja wymieniłem tylko te ogólnopolskie, ale był też turniej tańca o koszyczek truskawek niedawno na sali SP7. Wcześniej międzywojewódzki turniej w akrobatyce sportowej. Były pokazy koszykówki na sali przy ulicy, na nowej sali przy placu Wazów. Na sali przy Wiatracznej mecz halowy Wielimia Szczecinek z Legią Futsal. No i naprawdę no ten weekend to była taka zupełna kulminacja, zupełne szaleństwo, no bo cztery sale OSIR-u zostały w pełni obłożone jakimiś imprezami, no i tylko się cieszyć, że jakby ta pandemia nie uśpiła naszego środowiska sportowego, że cały czas działacze, trenerzy chcą coś organizować, a my jako OSIR zawsze, kiedy taka inicjatywa od klubów wychodzi, bardzo chętnie pomagamy w organizacji. Po tak intensywnym wysiłku w zawodach, albo też po tak intensywnych emocjach na trybunach, dobrze jest odpocząć. No i tutaj też ciekawa propozycja. Wszystkie nasze wodne atrakcje są dostępne bez żadnych przeszkód. No dokładnie. To, co jest odpoczynkiem dla mieszkańców, to dla nas też jest wytężoną pracą. My w zasadzie już po zakończeniu zeszłego sezonu letniego staraliśmy się dokonać pewnych prac remontowych na naszych plażach czy obiektach wokół jeziora. I tak wyremontowany został pomost przy Mysiej Wyspie całkowicie. Zrobiliśmy te dojście na plażę miejską w miejscu, gdzie jest punkt astronomiczny. Tam też jest zupełnie ładnie, zupełnie inaczej jak to wyglądało wcześniej. Takie miłe miejsce się zrobiło do spędzenia wolnego czasu. No i już 11 czerwca w pełni rozpoczął się sezon kąpielisk. Tutaj też
z niepokojem czekaliśmy na wyniki badań wody, przede wszystkim na plaży wojskowej, bo różnie to było. Najczęściej było tak, że pierwsze badania wody były negatywne, dopiero później można było z tej plaży korzystać, ale w tym roku wszystkie plaże od początku są dostępne. A wiadomo, że najwięcej atrakcji na wyciągu do nart wodnych, bo wyciąg też już działa dużo wcześniej, od początku maja. Jest też wypożyczalnia sprzętu, dokupiliśmy dosyć dużo rowerków wodnych, bo zainteresowanie w zeszłym roku było potężne i stąd gdzieś udało się w grudniu trochę tą ofertę uzupełnić. No i jeszcze w tym tygodniu też na wodę trafi taksówka wodna. Najczęściej będzie można ją spotkać przy zamku, przy piętrowym pomoście, zamówić, popłynąć na drugą stronę jeziora, tak więc no już te wszystkie jakby rzeczy, inicjatywy, które OSIR ma w swojej dyspozycji na jeziorze są uruchomione. No i jeszcze jedno takie ważne wyzwanie przed nami już po zakończeniu sezonu, bo musimy przymierzyć się do wymiany lin odciągowych na wyciągu do nart wodnych. To jest taka skomplikowana dosyć inwestycja, no bo wiadomo, że te liny są zakotwione w dnie jeziora, wiadomo, że to nasze dno jeziora miejscami jest skomplikowane, jest muliste, jest tam dużo kredy, więc no, gdy tylko sezon się zakończy, będziemy starali się dojść do tych kotw, te liny wymienić i to w zasadzie jest taka ostatnia rzecz przy wyciągu do nart wodnych, która spowoduje, że on zostanie przez te kilkanaście lat użytkowania już w pełni odnowiony. W zeszłym roku był odnowiony pomost startowy, teraz te liny wyciągowe, no i będzie można się w kolejnych latach skupić już na tym, by po prostu urozmaicić może wayback przez nowe przeszkody. No to już będzie przed nami w kolejnych latach nowe wyzwanie. To na zakończenie troszeczkę sportu z wyższej półki. Jest Pan optymistą przed meczem ze Szwecją, czy raczej spodziewa się Pan potopu? No chyba jestem optymistą. Ze znajomym rozmawialiśmy po meczu ze Słowacją, który wyglądał jak wyglądał. Spotkaliśmy się i mówimy, że no to jest piłka nożna i kto wie, no to jest nowy mecz, nowe otwarcie, może uda się zremisować 1-1. I tak rzeczywiście z Hiszpanią było i ja myślę, że tu optymizm, który gdzieś wlali w serca nas, a przede wszystkim pewność siebie na boisku zostanie pokazana w meczu ze Szwecją i nie zakończymy tego Euro po 3 meczach. I oby tak było. Trzymamy za to oczywiście kciuki, a za rozmowę bardzo Panu dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Szymon Bibik, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Państwu z kolei dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.